ale ty jesteś większy niż ja, więc coś z tym zrób. Towarzyszenie komuś bliskiemu w umieraniu to największa rekolekcja. Kiedy mój tata zachorował na raka, Pan Bóg pokazał mi, że niezgoda między nami nie była kwestią jego charakteru czy jego złośliwości, ale też tego, że ja byłam agresywna, że go krytykowałam, napadałam. Widziałam to wtedy, kiedy był oschły, kiedy był uparty. Wiedziałam, że jest taki, bo ja nie byłam dla niego dobra. I widziałam to i nie umiałam sobie z tym poradzić. Nie umiałam tego zmienić. Pewnego dnia przyszła do nas sąsiadka i podczas rozmowy z nią znowu ten konflikt wypłynął. Ja coś tam odpowiedziałam, zdenerwowałam się na siebie, bo tata w końcu już był łysy, z przerzutami, pod laską. I miałam do siebie pretensje, że nie ujarzmiłam swojego języka. Więc wyszłam z domu szybko, wsiadłam na rower i pojechałam przed siebie. I jadąc, krzyczałam do Pana Boga. Ja wiem, że mam niewyparzony pysk, ale ty jesteś większy niż ja, więc coś z tym zrób. Kiedy te emocje ze mnie spadły, jak już wracałam do domu, usłyszałam w sobie cichy, łagodny głos gdzieś w okolicy serca. Nie była to moja myśl, bo ja myślę wyżej. A przeprosiłaś go. Takie proste rozwiązanie, ja bym tego nie wymyśliła. Więc wróciłam do domu, ojciec był sam. Zawsze towarzyszyła mu mama, tym razem jej nie było. Więc mu mówię, tato, ty zasługujesz na lepszą córkę, ja cię bardzo przepraszam. On mi odpowiedział, ja cię też. Żadnego przytulenia, nic więcej tam się nie działo, ale mury opadły i odtąd wiedziałam, że on stoi za mną murem, że jakbym chciała na przykład wybudować na swoim domu wieżyczkę z sygnaturką, z kurantem, to on byłby za. I ta świadomość jego towarzyszenia, takiego ciepłego, wstawienniczego towarzyszenia jest mi bliska do dzisiaj. I największą zdobyczą właśnie tego czasu było uświadomienie sobie, że ja tego człowieka naprawdę kocham.